był członkiem Komisji do Edukacji i Konstytucji. Powiedział, że bardzo by chciał, żeby konstytucja była w 200-lecie. Proszę Państwa, dzisiaj o Ukrainie, o edukacji. Później, rocznicę uchwalono konstytucję. A dzisiaj mówi się coraz częściej o zmianie tej konstytucji. Dlatego, że już dorosliśmy, czy dlatego, że tak się okoliczności i świat zmienił znów? Tak jak pan profesor powiedział. Świat się nieustannie zmienia i oczywiście możemy dyskutować, jak głębokie zmiany, czy w ogóle zmiany w tym momencie, i też pewnie będziemy się różnić w zdaniach. I jak mówię, to jest prawo demokracji. Każdy z nas ma prawo do swojego zdania. O to żeśmy walczyli, o to, na to żeśmy narzekali w czasach rządów w Polsce Ludowej, że każdy musi mieć jedno zdanie oficjalnie. Natomiast jedno musimy, myślę, sobie stale uświadamiać i powtarzać. Nie jest to objawienie dane raz na zawsze. Prawo wtedy ma sens i wtedy odpowiada potrzebom państwa i obywateli, kiedy jest kodyfikowane. Można to nazwać kodyfikacją, można to nazwać zmianą, ale konstytucja, jeżeli świat się zmienia, zmienia się na przykład... Czyli czym jest konstytucja, proszę Państwa? Że twórcy konstytucji zakładali, że ona ulegnie zmianie po prostu. To ciekawe. Elita władzy, że konstytucję w jakiś sposób trzeba dopełnić. W naszym przypadku cóż może być takiego? No chociażby no prosta sprawa. Dyskutujemy nad przyjęciem. Radio kręci, jemy kawkę. W konstytucji jest zapisane, że złotówka. No więc trzeba zmienić konstytucję, jeżeli chcemy pójść krok naprzód i euro przyjąć, niezależnie od tego, co w tej chwili myślimy, bo może w tej, to nie jest czas jeszcze. Ale chociażby na tym jemy przykładzie kawkę, widać, że zmiany kawkę w konstytucji muszą następować, jeżeli chcemy iść do przodu i dotrzymać kroku zmianą na świecie. Świat się zmienia wokół nas, czy my tego chcemy, czy nie. I nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. Ale albo... właśnie, a to przepraszam, że wchodzę w słowo, bo tak. Niektórzy postrzegają konstytucję jako taką tamę dla zmian pewnych, że konstytucja... Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiecie, że w ogóle dzisiaj też jest święto religijne, to nie jest tylko takie polityczne. Ja to za polityką nie jestem, to Państwo wiecie. No, ale za tą religią też no nie jestem, no nie ma dobrego wyboru. No ale cóż my możemy, proszę Państwa, cóż my możemy. To jest takie status quo. Znaczy oczywiście zawsze konstytucja powinna być... Także troszeczkę może na temat Ewangelii dzisiaj powiemy przy konstytucji, bo przecież nie będziemy o Trójcy tutaj, proszę Państwa, bo Duda i wszyscy, wiecie Państwo, Polska jest katolicka, Szydło powiedziała, a teraz pójdźmy się modlić. Czyli jak oni tam wtedy byli u Rydzyka, to że modlić się, proszę Państwa, modlić się. I z konstytucji marcowej, gdzie trwałość miała być zagwarantowana przez to, że różne siły polityczne się porozumiewają. Co prawda, i w jednym i drugim przypadku to w końcu nie wyszło, no ale to są... Zaraz podłączymy się do internetu, proszę Państwa, będziemy... Niestety, biorą czasem górę ze szkodą dla państwa. Natomiast dzisiaj rola konstytucji Bydgoszcz jest Żabka. Tej, o, można pewnie do Bydgoszczy jechać, bo tam jest Żabka w Bydgoszczy. Jak mówię, ona nie została dokończona, można powiedzieć. Bo cały Żabka czas w Bydgoszczy. Już zaraz po przyjęciu odbywały się spotkania, zebrania i dyskusje nad tym, co jeszcze należy zmienić, co należy poprawić. Otóż w tym kształcie możemy rzeczywiście uznać za coś, co wytycza generalnie ramy i kierunki. Natomiast dzisiejsze konstytucje, no takie jakie mamy, gdybyśmy konstytucję zawęzili tylko do pewnych ogólnych wskazań, no to pewnie by coś takiego można było powiedzieć, że konstytucja jest wskazówką generalną, natomiast wszystkie rzeczy bardziej szczegółowe regulują ustawy. A to jest taki zarys moralny, etyczny. Gdyby tak pomyśleć konstytucję, oczywiście należałoby ją całkowicie zmienić. Nie w kwestii może etycznej, moralnej, tylko odrzucić cały szereg rozwiązań, które ona wprowadza. Ale zaraz podłączymy się do Lutera, proszę Państwa, będziemy opowiadać o Patryku Jaki i z Ewangelii. No my nie obgadujemy, broń Boże, nie? Ale... przepisy. I w związku z tym dzisiaj konstytucja już nieco inaczej zwykle wygląda. Jest obfita, duża,
bogata w przepisy rozmaite, może czasem za szczegółowa, ale czasem też niedoprecyzowana. Więc no, taki jest signum czasów. Mamy coś innego i trudno byłoby teraz wracać do konstytucji tych pierwszych i mówić, że to jest tylko ogólny zarys. Poza tym problemy, z jakimi państwo się spotyka, świat, tak daleko poszły naprzód, że pewnie by nam czegoś brakowało. Oczywiście są państwa, które nie mają konstytucji i też funkcjonują, czyli ona nie jest warunkiem sine qua non istnienia państwa, ale niewątpliwie wiele rzeczy ułatwia i tak jak pan redaktor mówi, daje generalne wskazówki. Także tutaj myślę, że też podejście do tego, czym powinna być konstytucja, no chyba zostało przesądzone przez naszą praktykę. I dzisiaj powrotu do takich tylko ogólnych wskazówek już nie ma. W tych państwach, które konstytucje mają, tak sądzę, by nam czegoś brakowało. Chyba że świat by się raptownie zmienił, który w kierunku, jakiego my jeszcze nie znamy, i wtedy może by przyszedł pomysł na nieco inne podejście do konstytucji. Ta konstytucja, która jest tylko takim zbiorem najważniejszych wektorów, chyba już, jak pan profesor mówi, odeszła w cień. Mam jeszcze chwilkę. Zapytam na koniec, co dzisiaj moglibyśmy tak wyciągnąć z Konstytucji 3 maja, jako może te wektory na przyszłość, to może zmiany obecnej Konstytucji? Trudno jest porównywać ustawę zasadniczą sprzed 200 lat, prawda, ponad i dzisiejsze czasy. Co do przepisów, bo to się w ogóle nie da. To może chociaż co do wartości. Natomiast co do wartości, dojrzała myśl o państwie, jak na ówczesne czasy bardzo dojrzała. I porozumienie tych sił, które widzą potrzebę zmian, czy z przekroczeniem prawa. I tutaj jest to pytanie, na które pewnie i dzisiaj byśmy się wahali, co odpowiedzieć. Historia być może nas, Polaków, uczy, że takie przekroczenie prawa może być zbawienne dla narodu. Natomiast w momencie, kiedy następuje to przekroczenie prawa, może powodować mnóstwo uporów i kłótni. Oby one nie wylewały się na zewnątrz, nie powodowały, tak jak w 1792 roku, zbytniego zainteresowania innego mocarstwa naszym krajem. Profesor Janusz Odziemkowski, historyk, a rozmawialiśmy o Konstytucji 3 maja, która może emanuje też na dzisiejsze czasy. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24, minęła 9:30. Czas na informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Za pół godziny mszą w intencji ojczyzny w archikatedrze świętego Jana w Warszawie rozpoczną się centralne obchody święta Konstytucji 3 maja. W południe na Placu Zamkowym prezydent Andrzej Duda wygłosi przemówienie. Według zapowiedzi Kancelarii Prezydenta mogą wówczas paść ważne słowa dotyczące planowanego jesienią referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w ustawie zasadniczej. Tegoroczne uroczystości 3 maja są wyjątkowe, zbiegają się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomnijmy, Konstytucja 3 maja była drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych i pierwszą w Europie spisaną konstytucją. Przyjął ją Sejm czteroletni. Uchwalenie ustawy było możliwe dzięki patriotycznym środowiskom. Pokolenie, które miało za sobą doświadczenie pierwszego rozbioru Polski, kiedy stało się jasne, że Polska nie jest w pełni bezpieczna, że kolejne rozbiory mogą się wydarzyć i żeby im przeciwdziałać trzeba wzmocnić państwo, to pokolenie było skłonne pójść pod prąd grupowym, prywatnym interesom i zrobić coś, czego wymagało dobro publiczne. Przypomina historyk Muzeum Historii Polski profesor Piotr Ugniewski, który dodaje, że choć ustawa rządowa z 1791 roku nie była rewolucyjna, to fundamentalnie zmieniała system polityczno-społeczny Rzeczpospolitej. Bo Sejm całkowicie podporządkował się zasadzie głosowania większością, a więc do lamusa historii odeszło liberum veto. Król chciał wprowadzić tron dziedziczny i tak się stało. Też prowadzono znaczące reformy w odniesieniu do mieszczaństwa. Mimo przyjęcia nowoczesnej konstytucji, 3 lata później Polska została podzielona między 3 zaborców i
straciła suwerenność na 123 lata. Witold Banach, Polskie Radio. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja upamiętnią dziś biegacze. W Warszawie po raz 28 odbędzie się Bieg Konstytucji. To pierwszy w tym roku bieg z cyklu Warszawskiej Triady. Składa się ona z Biegu Konstytucji, Biegu Powstania Warszawskiego i Biegu Niepodległości. Wspólne hasło trzech imprez to Zabiegaj o pamięć. W dzisiejszych zmaganiach weźmie udział 7 tysięcy osób. Start o godzinie 11. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotka się w Brukseli z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Tematem rozmowy ma być reforma sądownictwa w Polsce oraz praworządność. Komisja Europejska domaga się dalszych ustępstw ze strony Polski, między innymi odnośnie skargi nadzwyczajnej. Cały czas są prowadzone konsultacje, na ile Polska może wprowadzić w życie pewne sugestie ze strony Komisji. Te kwestie trzeba skoordynować. To wymaga czasu, mówił w piątek po natowskiej na Radzie minister Czaputowicz. Amerykańska Polonia zaniepokojona planami usunięcia pomnika Katyńskiego z centrum New Jersey. Władze miasta chcą przenieść monument z placu Exchange do siedziby Departamentu Prac Publicznych. Przedstawiciele Komitetu Pomnika Katyńskiego liczą na spotkanie w tej sprawie z miejskimi. Krzysztof Nowak, prezes Komitetu Pomnika Katyńskiego, ma nadzieję, że problem uda się rozwiązać, gdyby prawo jest po stronie Polonii. Mimo wielokrotnych prób nie doszło jednak do konsultacji z władzami miasta. Napisaliśmy listy protestacyjne do miasta, do Rady Miejskiej się domagamy ustalenia terminu, kiedy można rozmawiać z Radą Miejską, żeby ustalić te plany. Chcemy ten pomnik utrzymać tak, jak on jest i tak, jak on stoi. To jest nasza własność, mamy do tego prawa i nie mają prawa nam tego zabierać. Wygląda na to, że różne takie jak grupy są negatywnie ustosunkowane do tego pomnika. Pomnika wynajęli adwokatów, którzy będą ich reprezentować w sporze z władzami miasta. Wśród Polonii rośnie oburzenie. Organizacje polonijne w wielu stanach zapowiedziały akcje protestacyjne. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii. Dane dotyczące obu schorzeń są alarmujące. Ponad 15 milionów Polaków ma różnego rodzaju alergie. Najczęściej jest wierzch nosa, cierpi na niego aż 9 milionów osób. Typowo objawy to skalę nos, kichanie i zaczerwienie skorupek. Alergiczny nierzyk nosa nieleczony może być przyczyną groźnych powikłań, ostrzega dr Piotr Rapiejko z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Powikłaniem są takie ostre infekcje uszu i zatok, dlatego że niedrożny nos może być przyczyną zamknięcia trąbek słuchowych, zamknięcia ust i zatok i ostrego procesu zapalnego już na etapie bakteryjnego w obrębie zatok. Oddychając przez usta pomijamy naturalny filtr, suchą klimatyzację, czyli jeżeli dopuszczamy do niedrożności nosa i suche powietrze, wchodząc do gardła wysuszamy błonę śluzową. W ten sposób błona śluzowa przestaje być ochroną dla wirusów bakterii i częściej mamy infekcję. Według szacunków ekspertów w Polsce na astmę choruje około 4 milionów osób. Połowa nie zdaje sobie z tego sprawy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 25 minut pozostało do 10. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A my kontynuujemy rozmowę o Konstytucji 3 maja. Naszym gościem jest teraz Marek Gierlach, historyk sztuki i archeolog. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z panem profesorem Januszem Odziemkowskim rozmawialiśmy o samej idei Konstytucji, o tym, jak ona wpływała na Polskę przez lata, by nie powiedzieć, że przez wieki. No ale Konstytucja to poza samym zbiorem dokumentów, zapisem, to też ludzie, którzy tworzyli tę Konstytucję. To też ludzie, którzy potrafili się wznieść ponad to, co widzieli dookoła, widzieli potrzebę zmian i te zmiany wprowadzali. Odważni ludzie, można dodać zdecydowanie. I o tych ludziach związanych z Konstytucją 3 maja teraz sobie porozmawiamy, a właściwie szczególnie o jednym z nich, chociaż zanim do tej osoby dojdziemy, specjalnie nie wymieniam jeszcze z imienia nazwiska tej osoby, to może zapytam przekornie, gdyby padło takie pytanie, ludzie Konstytucji 3 maja, to jakie nazwiska by się urodziły w głowie pana? Myślę, że tutaj trudno być oryginalnym, dlatego że wiemy przecież, iż idea Konstytucji 3 maja zrodziła się tak naprawdę w umysłach kilku osób. Stanisława Augusta Poniatowskiego, króla
o tej postaci nie ma sensu mówić, bo wszyscy wiemy, kto zacz i jakie zasługi niedoceniane przez wiele lat poniósł dla Rzeczpospolitej. Ignacego Potockiego, publicysty, polityka, humanisty, Hugo Kołłątaja, no, osoby wielkiego formatu. Hugo Kołłątaja! Ale trzeba powiedzieć po stronie, bo przecież tą grupę, która tworzyła konstytucję z Rzeczypospolitej, przygotowywała się do jej przeprowadzenia przez Sejm, tworzyli ludzie, to jest nie podoczni, to były złe określenie, ale ludzie wspierający, których wspólną cechą, tak jak i... Także Jackowski wojnę zapowiada, proszę Państwa, oczywiście to, co nasi bracia, świadkowie Jehowy mówią, jest bardzo pozytywne, bo świadkowie Jehowy już od początku praktycznie nigdy nie straszyli jakimś kataklizmem, bo owszem, Armagedon być musi, aby tę ziemię oczyścić, ale w ogóle ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że ten świat jest zły, bo oni wciąż myślą, że są w niebiańskim świecie, że są księża, że jest Kościół, że jest Bóg. Wszystko to jest nieprawda. Ludzie, którzy właśnie, którzy ten ogląd całości mają wpisane w swoje życie, po prostu z racji wykształcenia, praktyki i doświadczeń nie tylko polskich, ale i europejskich. A może trochę to jest tak, że te ponad 200 lat temu to nie można było się ograniczać tylko do bycia historykiem, bycia generałem, czy bycia artylerzystą, ale też ludzie... Świat jest zły, świat, Biblia mówi, jest w mocy złego. Ciekawił ich świat i byli też poetami, dramatopisarzami, nie wiem, działaczami oświatowymi, mówcami przede wszystkim dobrymi, bo retoryka zdecydowanie bardziej doceniana niż dzisiaj. Świat jest w mocy złego, proszę Państwa. Tacy ludzie, dzisiaj określamy to mianem człowiek renesansu. Jest w mocy złego. Dobylscy na wielu polach działający i potrafiący udowadniać, że jeszcze coś na świecie ciekawe. Na co tyle tego draństwa? Na co, na co? Na co, na co? Ci kamasze. Odrodzenia i renesansu, tylko raczej być oświecenia, bo to jest ten czas przyszłe, jak wiadomo, no nie wszędzie tak solidnie się zakorzeniło. I na co ci kamasze? Zalecalibyśmy wejrzenie w głąb natur tych ludzi, o których będziemy mówili. Ja nie zdradzę... Patryk Jaki sprzed lat chciał zostać prezydentem TVP. Nie, prezenterem TVP. No bo zwykle jak młody, to tak sobie myśli, ale no jeszcze nad dykcją musiałby popracować. Patryk Jaki w politykę wszedł w roku 2004. Współorganizował wtedy manifestację polskich maturzystów, którym powtórzono maturę po wycieku pytań z kuratorium. Jednak nim do tego doszło, między innymi chciał zostać piłkarzem i należał nawet do kiboli drużyny Odra Opole. Przestarał się o stanowisko prezentera TVP. No i tutaj mamy nic, nie mamy żadnego obrazu, proszę Państwa, może i dobrze, bo obrazy są bałwochwalstwem. Michał Gąsior zamieścił na Twitterze zdjęcia jakiego sprzed 14 lat. Aha, dlatego te zdjęcia zostały usunięte. Podczas castingu na prezenterów TVP, a mógł drugim Rachoniem, być drugim Rachoniem. A na co to Rachoń? Twórczością artystyczną, wszak projektował rzeczy, o zdjęcie, które robi furorę, pochodzi z 2004 roku. Młody Jaki siedzi w studiu, prawdopodobnie podczas jakiejś próby. Widzicie Państwo, to do tego to potrzeba ludzi delikatnych, inteligentnych, wrażliwych, takich wyrobionych psychologicznie.
psychicznie, żeby się nie stresowali, nie denerwowali, tak jak te baby z Feratum Bank. Także rozmawiałam wczoraj z taką babą z Feratum Bank, no to praktycznie w czasie świąt. To przede wszystkim ogromne znaczenie, tak, z racji rocznicy. Podły charakter baba ma, ja nie wiem, ona w ogóle świąt pewnie nie obchodzi i żadne święto nie istnieje. Bardzo dobrze, że Chińczyk przegrał, że supermarkety przegrały i dzisiaj na przykład wszystko jest zamknięte, no z racji świąt, ale z racji każdej zwykłej niedzieli, cztery niedziele będą w miesiącu, cztery niedziele supermarkety będą zamknięte, no i bardzo dobrze. Czyli babo, zamknij pysk, mówią to jeszcze i tak delikatnie, bo jak jadę tutaj na Czarną Strugę przez Wileński, to tam z tyłu siedzieli za Wileńskim, no za przystankiem. Człowiek renesansu, a może po prostu w wielkim skrócie wizjoner. No bezdomni, wiadomo, ale to oni chodzą po stołówkach, się najedzą, jeszcze niektórzy młodsi ładnie wyglądają i się biją, kłócą się, żyją, mieszkają na przystankach, no bo jest ciepło. Jest bardzo ciepło i tak jest najlepiej, bo człowiek potrzebuje, wiecie państwo, przyjaciela, przyjaciółki, towarzystwa. No to więc może pójdźmy na ulicę. Dlatego ja mówię, że to bardzo miły okres czasu, tak o, po ulicach połazić, spędzić, a to tu przygoda, a to tam przygoda, a to tam ktoś papierosem poczęstuje. To więc od razu mówię, że palenie papierosów można sobie odstawić. I już człowiek miałby jeden z problemów mniej. Patryk Jaki obecnie szykuje się do wyborczej walki o fotel prezydenta stolicy z Rafałem Trzaskowskim. Rozpoczął małą wpadką ze spotem wyborczym, w którym fotografia 26 w sekundzie przedstawia obraz, czy w sekundzie, w 26 sekundzie, tak, przedstawia obraz z innej europejskiej stolicy w Pragi. Tutaj te zdjęcia zostały usunięte, także to nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Coś tam sobie dośpiewał nasz kandydat. Tak dośpiewał, czyli to jest negatywne, te opisy są negatywne, proszę uważać. Ale wiecie państwo, jeżeli on podpalał i to była prawda, tę tęczę, no to tacy ludzie niepohamowani też nie są mile widziani, bo tam dookoła tęczy chodziła straż miejska. Nawet jak ktoś nie wiedział, wszedł na trawnik, to straż szybko biegła za nim, żeby go aresztować, bo nie wiadomo, czy przypadkiem nie chciał tej tęczy spalić. Ja sama tam podchodziłam, bliżej robić zdjęcia tej pięknej, kolorowej tęczy. Już straż szła i ja w nogi szybko. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Coś tam sobie dośpiewał nasz kandydat na namiestnika o dzieleniu warszawiaków. Raz pochwalisz gościa, że chce poznać Warszawę, a ten się irytuje tak bardzo teatralnie. Napisał Rafał Trzaskowski. Masz newsa, zdjęcie lub filmik, prześlij nam przez dziejesie.wp.pl. To też tak można przesłać. Mi się wydawało, że to potrzebny jest adres e-mailowy. Niedostępna witryna. Teorii sztuki, archeologii. W Samsungu nie mają majówki. Tak wygląda nowy Samsung Galaxy A6 i A6 Plus. Pracujący w majówkę dostali nagrodę pocieszenia. Samsung Galaxy A6, Galaxy A6 Plus. Ślepa miejska szarża na dworzec PKP. Kto zapłaci za te pomysły? 60-letni proboszcz swoim śpiewem rozłożył na łopatki jury mam talent. Do czynienia z jego pracą fundamentalną o wymowie i stylu. Sam zresztą pisał dramaty i pisał poezję, ale ich nie publikował, zdając sobie sprawę, tutaj też ukłon w stronę jego autokrytycyzmu, z no jednak pewnej niedoskonałości. W prozie naukowej, powiedzmy to sobie, czy popularno-naukowej, znakomity, do swoich dokonań na polu poetyckim miał jednak
zdecydowany dystans. No to, co ważne przede wszystkim dla wszystkich tych, którzy się zabytkami zajmują, to to, że prowadził no, systematyczne badania we Włoszech w kilku miejscach. Przede wszystkim zaczął od w Laurentum koło Rzymu, od willi Piliniusza Młodszego. To zresztą parę lat temu, w 2007 roku, znakomita wystawa w Bibliotece Narodowej pokazująca jego pracę, jego zespołu, prace rekonstrukcyjne. Po raz pierwszy tak, że nie tylko odkopania, ale próba odtworzenia tej całej willi tego znanego historyka przecież rzymskiego. Również w Noli, gdzie kolekcjonował na południu Włoch, gdzie rozkopywał groby etruskie. Był zresztą kolekcjonerem i twórcą wielkiej, klasycznej zresztą kolekcji starożytności i osobliwości typowej dla tego zbieractwa końca XVIII wieku. No, ostatnio rozmawiamy o kolekcji Czartoryskich, ale przy takich kolekcji było później rozproszonych. Było wiele od kolekcji ogromnych, ponad 2000 obrazów Stanisława Augusta Poniatowskiego poprzez kolekcję Żewuskich, Branickich. Ślepa miejska szarża na dworzec PKP. Kto zapłaci za te pomysły? Proszę Państwa, ja tu muszę podłączyć się z routerem już. Tak, okej, dziękujemy. Choć jest, to pewnie nie ma z tym związku. Jesteś offline, ale już nie. Dobrze. To za moment do tego dojdziemy, bo najpierw jeszcze trzeba wytłumaczyć pewne słuchaczom, którzy być może tego nie odkryli albo gdzieś im to umknęło, że Konstytucja 3 maja, której był sygnatariuszem i potem wszystko to, co się działo po Konstytucji, trochę go przybiło, ale jakby odnalazł siłę w sobie, by dalej jakby trwać przy polskości, o tak to nazwę dyplomatycznie i elegancko, bo właśnie te traktaty o dobrej wymowie, o języku, ale też dbałość o kulturę i potem jakby nie taka świadomość chyba wyprzedzająca epokę, że nie należy tego chować w pałacach, nie należy tego trzymać gdzieś w zamknięciu, tylko pokazywać i nie wiem, dzielić się tą polską kulturą, polską tradycją, gdy Polski już fizycznie na mapie nie było, właśnie wypłynęła w Wilanowie, bo pałac w Wilanowie poprzez żonę stał się właściwie jego własnością. I no, mógł zamknąć się w tym pałacu, mógł tam, nie wiem, ucztować, świętować, bawić się i żyć doskonale, a postanowił zupełnie co innego zrobić z Wilanowem, przywrócić świetność i jakby wskazać Jana III Sobieskiego jako wspaniałego króla i jakby niech Sobieski stanie się taką osnową wspaniałej historii Polski. Dokładnie tak. Wilanów wszedł w jego posiadanie poprzez ukochaną żonę Aleksandrę z Lubomirskich, która w 1799 roku otrzymała ten Wilanów w działach rodzinnych z rąk swojej matki. Tam też się urządził. Christian Piotr Aigner, znakomity architekt tego okresu, który czynny w wielu miejscach, również przecież w Puławach, do których za chwileczkę wrócimy, był tym, który wspomagał wykopaliska Stanisława Kostki-Potockiego we Włoszech i który razem z nim wspólnie, bo sam nasz bohater znakomicie władał piórkiem czy ołówkiem projektując, ale jednak no, Christian Piotr Aigner był zawodowcem, zabierał Christiana Piotra Aignera na te wyprawy wykopaliskowe. Również często towarzyszyła mu żona, która, do której chciałbym na sam koniec wrócić, no, znakomicie wykształcona, ale stojąca zawsze nieco z boku, wspierająca swojego ukochanego męża w jego pasjach kolekcjonerskich, edukacyjnych, naukowych. Rola naszych połowic w tym wypadku jest, jak wiadomo, nie do przecenienia i Aleksandra z Książąt Lubomirskich znakomicie się w tej roli odnalazła. Zresztą piękny grobowiec ich wspólny w Wilanowie o tym długoletnim, wspólnym, wspaniałym pożyciu trochę świadczy. Natomiast rzeczywiście równolegle niejako do Izabeli z Flemingów Czartoryskiej otworzył
podwoje pałacu w Wilanowie w 1804 roku dla szerokiej publiczności, tamże piękna, nieistniejąca już, zaprojektowana przez Christiana Piotra Eignera galeria gotycka, czy neogotycka już precyzyjniej, gdzie ten gabinet starożytności, gdzie biblioteka z tymi wszystkimi kolekcjami, przede wszystkim waz etruskich i greckich, znalazła swoje pomieszczenie, ale również obrazy, również sztychy, również kolekcja gem, to też starożytny przecież wytwór, wzorzec pewien starożytności. Również i biblioteka, która też służyła tym, którzy byli tym szczególnie zainteresowani. Ten Wilanów to dzisiaj, z dzisiejszego punktu widzenia byśmy powiedzieli strzał w dziesiątkę, przepraszam za kolokwializm. Okazało się, że przyciąga ludzi, że epatuje historią, nie tylko polską, ale tak jak pan powiedział też starożytną, czy starszą trochę, może tak. Cudownie to działało. I działało i chyba działa do dzisiaj. Muszę tu parę ciepłych słów powiedzieć pod adresem Pawła Jaskanisa, dyrektora zespołu pałacowo-parkowego, tak się to niefortunnie nazywa, Muzeum Zamku w Wilanowie, który podobnie jak ja, przepraszam, że o tym wspomnę, ale podobnie również jak nasz znakomity, któremu nigdy nie dorównamy, bohater dzisiejszego spotkania, jest z wykształcenia historykiem sztuki i archeologiem. Może to powoduje, że ta materia jest znakomita przez kierownictwo tegoż muzeum postrzegana. Ale też powiedzmy jeszcze o jednym elemencie szalenie ważnym. Wracając do Stanisława Kostki-Potockiego, jest w tym okresie nieco ciemniejszy, bo potem tak naprawdę eksplozja jego dojrzewającego już w pełni politycznie działacza, to jest z czasy Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Natomiast w tym okresie, no, nazwijmy to nieco ciemniejszym i bardziej stagnacyjnym, no, jest przecież jednym z 30 założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk, no, znakomitego, którego najbardziej znanym prezesem był Stanisław Staszic. Tamże, i to jest to, co też ożywia moje dzisiejsze tutaj wystąpienie, w maju, 5 maja, czyli za chwileczkę, w 1803 roku wygłosił na posiedzeniu, był dyrektorem Wydziału Nauk tego towarzystwa, wygłosił taki referat o potrzebie badań nad starożytnością, o jego znaczeniu w procesie edukacyjnym, nad tą najdawniejszą przeszłością, badania nad najdawniejszą przeszłością, który to referat został włączony później do tego jego głównego polskiego Winkelmana włączony. Nie można zapomnieć również o ogromnym znaczeniu projektowych działań Stanisława Augusta Poniatowskiego, fasady wspólnie z Christianem Piotrem Eignerem Kościoła Świętej Anny. Pamiętajmy, jest to czas rozwoju i upodobań klasycystycznych w siedzibach miejskich, w gmachach użyteczności publicznej i w siedzibach wiejskich ówczesnej Rzeczpospolitej. I tu, panie redaktorze, jak zwykle pewna puenta współczesna i adres do dzisiejszych elit politycznych. Otóż pałace te często niedawno oglądałem, znakomity pałac Hilarego Szpilowskiego w ziemi płockiej, należący od wielu lat do jednego z osób o świetnym nazwisku współczesnego polskiego biznesu. Zaniedbany, niszczający. Wyłania się, kiedy się tam wejdzie na ten teren, wyłania się z gąszczu zarośniętego parku. Czas może pomyśleć, przepraszam, mówię to już zupełnie w tej chwili poważnie, o programie, który nazywam programem egzekucji dóbr zagrożonych całkowitym zniszczeniem. Będzie czas o tym porozmawiać, tak. Ale ja tutaj zegar mam przed sobą, tak. I też cenię pana zapowiedzi. Tak. Mówił pan, że o żonie Potockiego słów kilka będzie, a tak. Czas nieubłaganie biegnie. Chciałbym przeczytać to dzieło, to najważniejsze z punktu widzenia historyków sztuki, archeologów dzieło, ten polski Winkelman ma swój wstęp. I ten wstęp do Aleksandry z książąt lubomirskich, hrabinie Potockiej, chciałbym, jeżeli pan pozwoli, przytoczyć. Zwykle dwie przyczyny kierują przypisujących piórem, z których najszlachetniejszą jest okazanie wdzięczności, przyjaźń lub szacunku. Najpospolitszą pochlebstwo, chęć zyskania nagrody, opieki lub wyniesienie wielkim imieniem małej pracy.
Mnie wraz połączone pierwsze trzy przyczyny skłoniły do przypisania ci, żono kochana, dzieła niniejszego. Bo komuż więcej wdzięczności, przyjaźni i szacunku winienem, jak tobie, co od lat tylu pomyślne i najprzykrzejsze życia mojego chwile nieodstępnie dzieląc ze mną, pierwszym wdzięku, drugim ulgi dodać umiałaś. Tyle przymioty, rozumu i duszy, które ciebie zdobią, tyle dobroci i stałości, twoja wpływ na los mój od młodości do siwizny miał. Pięknie napisane, piękną polszczyzną. To też pokazuje, jak dbał o ten nasz narodowy język. Najtrudniejsze pytanie oczywiście na koniec zostawiłem. Pytanie trochę z tezą, a trochę ze smutkiem w głosie wygłoszę. Człowiek renesansu, wizjoner, człowiek, który potrafił odnaleźć w upadającym państwie iskry, by te szlachetne elementy tego państwa były dalej niesione przez naród czy przez obywateli. Dlaczego nie ma naśladowców dzisiaj? Ach, można by powiedzieć tak. Najprostsza odpowiedź brzmi, pan zna moje poglądy, więc się trochę powtórzę. Niewidzialna ręka rynku podobno rozegra i załatwi wszystko. No więc już zatrąciłem o tą niewidzialną rękę rynku, która drapieżnie likwiduje powoli jeden z najznakomitszych projektów klasycystycznych Królestwa Polskiego. To jedna rzecz. Druga rzecz, pewnie jednak jakieś takie niedocenienie, i o tym też parokrotnie już w Państwa programie mówiłem, niedocenienie edukacji. Tej historii najdawniejszej, będącej zawsze podwaliną tego, co dzieje, co przeżywamy dzisiaj, co się dzisiaj dzieje. Dobrze, że są takie dni jak dziś, kiedy... Niedocenione. Historyk sztuki Archeolog był z nami. Dziękuję za spotkanie. Tak. Dziękuję bardzo. Niedocenione. Reklama. Masz helikoptery. Walczysz z grawitacją. Niedocenione. Biało-czerwone. Niedocenione, biało, czerwone. Polskie Radio zaprasza na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze wiosna pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Po raz pierwszy razem w Polsce Pasadenarów Orkiestra i The Pupini Sisters przeniosą nas w świat swingu lat 40. i 50. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę filmową Wojciecha Kilara. Środa 9 maja, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl lub w kasie przed koncertem. Po reklamie. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina 10. Czas na informacje dnia. Mija 227 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Już jutro maturzyści w całym kraju rozpoczną egzamin dojrzałości. Brytyjska premier usłyszała nie w sprawie Brexitu od własnych ministrów. Joanna Skrzypiec, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda razem z małżonką biorą dziś udział w uroczystościach z okazji Święta Narodowego 3 maja. Właśnie w tym momencie rozpoczyna się msza święta w intencji ojczyzny w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, w której uczestniczy para prezydencka. Z kolei w południe na Placu Zamkowym odbędzie się uroczystość z udziałem najwyższych władz państwowych. W jej trakcie przewidziano wystąpienie prezydenta. Jak mówi Polskiemu Radiu prezydencki minister Wojciech Kolarski, przy okazji świąt państwowych prezydent zawsze pokazuje teraźniejszość i wyzwania.
wyzwania stojące przed Polską w historycznym kontekście. Z całą pewnością 3 maja padną słowa o historii. Będą nawiązania do przeszłości. Również dlatego, że tegoroczne święto przypada w tym szczególnym momencie, w tym wyjątkowym czasie, który teraz obchodzimy. To jubileusz, wielki jubileusz stulecia odzyskania niepodległości. Wojciech Kolarski dodaje, że w wystąpieniu prezydenta nie zabraknie odniesień do zapowiedzianego przez niego rok temu i planowanego na jesień referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian w konstytucji. Możemy się spodziewać, że również w tym wystąpieniu pan prezydent nawiąże do toczącej się od 3 maja zeszłego roku publicznej dyskusji o zmianie konstytucji, o toczącej się dyskusji w ramach prowadzonej przez kancelarię prezydenta kampanii społecznej wspólnie o konstytucji i z całą pewnością i o konstytucji, i o referendum konsultacyjnym mogą tam paść ważne słowa. Z okazji Święta Narodowego 3 maja Kancelaria Prezydenta udostępnia zwiedzającym Belweder, gdzie znajduje się m.in. zrekonstruowany gabinet marszałka Józefa Piłsudskiego. Na dziedzińcu prezydenckiej rezydencji otwarta jest także wystawa Wspólnie o Konstytucji, która przybliża ideę tworzenia ustawy zasadniczej z udziałem społeczeństwa. Kościół broni życia. W komunikacie opublikowanym po posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze biskupi przypominają, że tak było zawsze. Kościół opowiadał się i będzie się opowiadał za prawem do życia każdego człowieka, mówi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik prasowy Episkopatu Polski. Podczas obrad podkreślono m.in., że misją Kościoła jest ochrona życia każdego człowieka na wszystkich etapach jego istnienia, bo każde ludzkie życie jest darem Bożym. W związku z tym, tak jak w przeszłości, Kościół będzie się stawiał za życiem każdego człowieka, a w szczególności za życiem najsłabszych, którymi są dzieci nienarodzone i osoby niepełnosprawne. Oprócz sprawy ochrony życia biskupi rozmawiali o kościelnych obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rada Stała wybrała także kościelnego inspektora danych osobowych. Pełniącym te obowiązki został ksiądz profesor Piotr Kroczek z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Już jutro maturzyści rozpoczną egzamin dojrzałości. Przed nimi obowiązkowe egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Jutro pierwszy egzamin tegorocznych matur – język polski. Aby go zdać, trzeba uzyskać minimum 30% możliwych do zdobycia punktów. Ostatniego dnia przed egzaminem najlepiej jest się zrelaksować, mówi dyrektor 9 Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, Joanna Kiełbasa. Nie uczyć się przed samym egzaminem, pójść na spacer wieczorem, wyspać się dobrze, zjeść lekkie śniadanie. Ale niektórzy uczyli się do ostatniego momentu. Nauka w bibliotece, tam gdzie przesiadujemy już od dłuższego czasu. Sami maturzyści mówią, że oprócz wiedzy ważne jest też podejście. Myśleć o tym, że pracowaliśmy na to całe 3 lata i jednak coś tam nam w głowie zostało. Trzeba powiedzieć sobie, że jestem super tuż przed wejściem, bo ja to stosuję i to się bardzo sprawdza. Tegoroczne matury zdaje 270 tysięcy abiturientów i 130 tysięcy osób, które albo nie zdały egzaminów w latach poprzednich, albo chcą poprawić swój wynik. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Premier Theresa May musi zmagać się ze sprzeciwem ministrów w sprawie Brexitu, tak podaje brytyjski dziennik The Times. Kluczowi ministrowie sprzeciwiają się jej koncepcji rozwiązania kwestii ceł po wyjściu z Unii Europejskiej. Eurosceptykom w gabinecie May nie podoba się to, że ich zdaniem premier chce tu pójść na zbyt daleki kompromis. Porozumienie w tej sprawie jest kluczowe. Bez niego nie można zrobić postępów w rozmowach z Unią, bez niego nie można rozwiązać kwestii granicy w Irlandii, ale porozumienia na razie nie ma, bo premier May usłyszała nie od 6 z 11 czołowych ministrów swego rządu. Ministrów składających się na tzw. brexitowy gabinet wojenny, podkomitet ustalający strategię i taktykę negocjacji. Decydujący głos? Świeżo mianowany szef MSW, Savid Javid. To on sprawił, że wahadło przechyliło się na stronę eurosceptyków. A forsowane przez premier May rozwiązanie problemu z cłami stanęło pod znakiem zapytania. Rozwiązanie zakładało celne partnerstwo. Zjednoczone Królestwo pobierałoby opłaty w imieniu Unii. Nawet nie tygodnie, a dni. Tyle według anonimowego ministra rozmawiającego z Timesem ma premier May, by znaleźć jakieś rozwiązanie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To teraz czas na prognozę pogody. Dziś na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Miejscami może przelotnie popadać, a w pasie od Śląska przez centrum po Mazury mogą wystąpić burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 18 stopni na zachodzie i Pomorzu, około 25 stopni w centrum, 29 stopni na Mazowszu i Rzeszowszczyźnie, chłodniej na wybrzeżu, od 14 stopni do 17. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 10. Polskie Radio 24. Krzysztof Grzybowski. Z okazji Święta Narodowego 3 maja na ręce prezydenta Andrzeja Dudy gratulacje i życzenia dla narodu polskiego przekazali m.in. Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II, prezydenci Niemiec Frank-Walter Steinmeier, Republiki Francuskiej Emmanuel Macron oraz Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W swojej depeszy Donald Trump podkreślił wagę jubileuszu uchwalenia Konstytucji 3 maja, będącej jedną z najstarszych konstytucji na świecie. Zresztą na ten temat będziemy jeszcze dziś rozmawiali na antenie Polskiego Radia 24 po godzinie 13 z Arturem Wróblewskim. Z kolei Frank-Walter Steinmeier nazwał Konstytucję 3 maja kamieniem milowym w historii Europy i podkreślił, że stała się ona wzorem dla kolejnych ustaw zasadniczych w Europie, również w Niemczech. Prezydent Francji Emmanuel Macron, składając życzenia Polakom, wyraził swoją wolę pogłębienia relacji polsko-francuskich dla dobra zawsze ambitnej i solidarnej Europy, wiernej swym zasadom i wartościom, które legły u jej podstaw, jak i wobec licznych wyzwań, którym winna stawić czoła. Wśród przywódców, którzy przesłali do Polski depesze gratulacyjne, są również królowie Szwecji, Niderlandów, Maroka, prezydenci Węgier, Austrii, Rumunii, Serbii, Czarnogóry, Meksyku, Indii czy Egiptu. W tym roku obchody święta 3 maja są szczególnie uroczyste, gdyż przypadają w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski, obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 roku, ślubów króla Jana Kazimierza, czyli powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Małgorzaty Glabisz-Dniewskiej. Dojrzały patriotyzm nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem i zamykaniem się na inne kultury i tradycje. Z drugiej jednak strony nie ma nic wspólnego z coraz bardziej dziś modnym internacjonalizmem, zamazującym różnice między poszczególnymi narodami. Napisali tak polscy biskupi w liście pasterskim do Polonii i Polaków za granicą. List ten został odczytany w ostatnią niedzielę w parafiach polonijnych. W studiu ksiądz profesor Witold Kawecki, redemptorysta, teolog kultury. Witam księdza. Dzień dobry państwu. Jak zachowuje się współczesny patriota? Patriotyzm to jest to umiłowanie ojczyzny, ojcowizny, że powiem słowami Jana Pawła II. Jest to umiłowanie ziemi, kultury osobistej, języka, narodu, w którym się żyje, jego historii, tak materialnej, jak i duchowej. No, to wszystko, co wyraża się miłość do swojej ziemi, a także tak daleko idąca troska, że nawet jest zdolna oddać w skrajnych przypadkach życie z miłości tego narodu. Ale patriotyzm zachowuje otwarcie na narody inne, na mniejszości, na etnie, na grupy kulturowe i docenia je, które żyją obok nas. Natomiast nacjonalizm, to jest ta gloryfikacja zbytnia patriotyzmu, dalej kocha swoją własną ziemię, swój naród, swoich pobratymców, ale niekiedy obok innych, a nawet wbrew innym, kreując wrogie postaci, zachowań, wojny kultur, wojny szczepów, narodów, ludów, konflikt, który się rodzi, nietolerancję i wyniszczanie wprost tego, co nie jest nasze. I to jest gloryfikacja złego patriotyzmu, można powiedzieć. To jest właśnie nacjonalizm, który jest niezwykle groźnym. To już jest kolejny list biskupów, o którym pani wspomina, którzy bardzo delikatnie, ale stanowczo pokazują, jak miłość własnego narodu nie może się przeradzać. A jest taka ten, jest to możliwe, jest to stosunkowo nawet łatwe, żeby się zapamiętać i nie widzieć praw i innych ludzi obok nas. Ale jednocześnie ten patriotyzm, o czym piszą biskupi, nie ma też nic wspólnego z internacjonalizmem. Kiedyś używało się takiego słowa kosmopolityzm. Też z założenia słowo to było pejoratywne, miało pejoratywny charakter. Czyli taka miłość do wszystkich krajów. Pytanie, dlaczego nie możemy kochać innych krajów? Dlaczego nie możemy w innych miejscach na świecie czuć się dobrze? Ja wolę nawet to pojęcie kosmopolityzmu od internacjonalizmu. No i to też jest rzecz oczywista, bo kosmopolityzm oznacza, że jestem człowiekiem bez ziemi.
bez narodu, bez języka, bez kultury matki. Jestem obywatelem świata, co jest jawną nieprawdą. Wszyscy nosimy w sobie swoje dziedzictwo pochodzenia, swojego języka, swojej kultury, swoich obyczajów, swoich przodków i całe szczęście, że to w sobie nosimy, ponieważ to świadczy o tej naszej tożsamości. Kosmopolityzm pozbawia się tożsamości, pozbawia się patriotyzmu, pozbawia się tego, co cenne i jest nawet groźny, bo taki człowiek, który nie czuje się nikim, a zarazem jest wszystkim, no to tak jak mówimy, jeśli kochasz wszystkich, to nie kochasz nikogo tak naprawdę. Więc myślę, że tutaj biskupi wskazują słuszny kierunek rozważań, żeby nie akceptować internacjonalizmu, żeby nie robić się takim światowcem bez tożsamości, bo człowiek bez korzeni żyć nie może. Pięknie to wyrażał papież święty nasz Jan Paweł II w książce, ostatniej książce swojego życia, Pamięć i tożsamość, gdzie rozpracowywał słowo ojczyzna i naród. Ojczyzna, czyli ojcowizna, to coś, co jest z matką i ojcem, co jest nam tak bliskie szalenie i wszyscy temu ulegamy, albo także naród, naród od rodu, odrodzić się, czyli znowu jest w języku polskim znakomicie, tu mamy te konotacje etymologiczne, logiczne stworzone, w którym mówimy, kim jesteśmy. No jak można się pozbyć tego, kim ja jestem? Umowa o pracę. Nie mogę, bo przestanę być sobą, przestanę być wartościowym. W tym znaczeniu jakiś dziwny kosmopolityzm. Na widzi pan, kita mają umowę o pracę, ale i jak mówił ksiądz Piotr Skarga, kto służy ojczyźnie, sobie służy. Czyli powinniśmy być patriotami dla swojego własnego dobra. Czyli też w imię dobrze pojętego rozwoju osobistego, czyli właściwie patriotyzm również nas rozwija, nam służy. Nie tylko może się wiązać z poświęceniem dla ojczyzny, ale również dla własnego dobra. No paradoksalnie można by było tak powiedzieć, choć na pewno patriotyzm nie ma nic wspólnego z egoizmem. Zła rozumiana miłość siebie jest egoizmem, jest dbaniem o własny interes, jest tylko kierowanie się logiką własnej skuteczności w życiu. Natomiast oczywiście, że dbając o rodzinę, dbam o siebie, dbając o naród, dbam o siebie, bo przecież wyrastam z tego narodu. Jeśli się staram o dobro wspólne, to te dobro wspólne, o którym mówi choćby doktryna społeczna Kościoła, wróci do nas. Z tego dobra wspólnego przecież ja sam będę korzystał. Dobrze funkcjonujący naród w patriotycznym naprawdę kraju obróci się także miłością do mnie. W tym znaczeniu ma pani redaktor rację, choć patriotyzm jako ścisłe znaczenie tego pojęcia nie odnosi się do mnie. To jest ta moja służebność, ta moja misja, to moje odniesienie się, żeby nie powiedzieć górnolotnie, także służba dla innych. Dla innych ludzi i dla całego właśnie narodu, dla ojczyzny, jeśli trzeba będzie jej bronić, no to mało w tym jest egoizmu. Ktoś powie tak, no to bronię też samego siebie. Owszem, ale też bronię być może już nie siebie, bo jestem w stanie oddać swoje życie, ale bronię wartości, z których wyrosłem. Bronię ojcowizny, bronię kultury, języka, kościoła, wiary, bo przecież to wszystko także wiara jest częścią tej tożsamości. Bronię poniekąd siebie, ale tak naprawdę bronię jednak dobra wspólnego. I tutaj egoizm mój zamienia się w altruizm. To służbę, to poczucie, że mam przekroczyć samego siebie i naturalne w sobie skłonności egoistyczne do tego, żeby umieć służyć. No dzisiaj to jest szalenie ważne, bo ludzie raczej z służbą niewiele chcą mieć wspólnego. Według Polaków, jak pokazują ostatnie różnego rodzaju badania, patriota chodzi na wybory, ma wiedzę na temat historii i kultury polskiej i na przykład wywiesza flagę w święta narodowe. Ale już niekoniecznie segreguje śmieci, przestrzega prawa, oszczędza zasoby naturalne. No tak, to są bardzo różne formy patriotyzmu. Wymieniliśmy tylko dwie grupy, pani redaktor wymieniła, a ja mógłbym dorzucić tutaj, patriota stara się o wartości duchowe, patriota stara się o wychowanie młodego pokolenia w duchu prawdy. Patriota to ten, który docenia własną ziemię, troskę o nią w najszerszym tego słowa znaczeniu, który nie wstydzi się w swojej nacji, swoich poglądów, swojego rodowodu. Patriota wreszcie to ten, kto umie się cieszyć z osiągnięć swojego kraju, także sportowych, który przybiera szalik, czapeczkę w kolorach narodowych, idzie i raduje się razem, że to właśnie
właśnie ktoś z jego kraju, z jego miejscowości zdobywa w skali świata takie czy nie inne sukcesy. Jest z tego rodzaju płynie duma. Duma, która mniemam, nie ma nic wspólnego z wyniszczaniem się albo z jakąś pychą czy pogardą, która wyraża się do przeciwników, do adwersarzy, także tych sportowych. Niestety zauważam, że istnieje taka tendencja, którą poniekąd przejmują także polskie media, ale w mniejszym stopniu niż to widziałem na przykład w Stanach Zjednoczonych czy gdzie indziej, że nawet relacjonując Igrzyska Olimpijskie, pokazuje się tylko zwycięstwa wykadrowane swoich własnych bohaterów. Nawet czasem nie widziałem tych, którzy byli konkurentami w zawodach, ponieważ kamery kwadratowały tylko Amerykanina, który zwyciężał, i to ten moment, kiedy dostawał złoty medal, był hymn narodowy albo właśnie stawał na podium. Więc to jest złe, bo nie pokazuje się tej rywalizacji, szacunku do przeciwnika, który być może przegrał, ale na tym tle pokazuje się wielkość wygranej naszego obywatela, ale także wespół z innymi. I tutaj możemy się uczyć też lekcji patriotyzmu. We wspomnianym na początku naszej rozmowy liście polskich biskupów do Polonii możemy przeczytać również. Biskupi piszą do Polonii: w dostępny dla was sposób promujcie polską kulturę i brońcie dobrego imienia Polski. Nawiązujcie na płaszczyźnie osobistej i instytucjonalnej kontakty z naszą ojczyzną. Szanujcie też kraj, który was przyjął, dał pracę i możliwość rozwoju. Biskupi piszą również: dowodem patriotyzmu jest gotowość do pojednania i współpracy w środowiskach polonijnych pomimo różnic ideowych, politycznych, historycznych czy osobowościowych. Słowa te można również w dużym stopniu zastosować do nas wszystkich, do Polaków mieszkających w kraju. Ale pojawia się tu pytanie, czy emigranci są lepszymi patriotami? Czy może łatwiej jest kochać Polskę z oddali? Jak się da śpić, to łatwiej jest kochać Polskę z oddali. Mogłem tego doświadczyć sam kiedyś. Emigrantem może nie, ale mieszkając w jakimś sensie poza Polską. Wiele z Polonią wszystkiego najlepszego panu, pracowałem. Sibirska was zarobię. Dżinkowo, jakimś tam innym, więc znam te środowiska i ta tęsknota, która jest za krajem, sprawia, że w jakimś sensie łatwiej jest. Ale starsi ludzie są chciwi, starsi ludzie są męczący, proszę państwa. Kuchnię polską choćby, gdzie się tęskni do polskich. Nawet stary facet łatwiej jest na pracę, że może sobie zarobić. Ponieważ też dlatego, że żyje się w obcym świecie, kulturowo nam nieznanym, nieodkrytym, czasem naprawdę obcym. Ale, panie redaktor, no biskupi o tym piszą, jak umieć się integrować i nie zapominać o sobie, bo to jest ideał. O tym piszą. Trzeba się integrować ze społecznością, gdzie się już jest. Nie wolno być bezludną wyspą. Bo po co się tam jest? Jak się tworzy, jest się obywatelem innego kraju, to trzeba współdziałać dla dobra tego kraju, a jednocześnie nie pozbywać się swojej własnej tożsamości, swojej wiary, swojej miłości do Boga, miłości do człowieka, swojej tradycji, swoich wartości, które przekazała nam rodzice. Jedno nie wyklucza drugiego, ale takim momentem, który zauważyłem w tym liście do Polonii biskupów, bardzo delikatnie, intensywnie wszakże przewijającym się, jest miłość bliźniego, chrześcijańska miłość bliźniego, gdziekolwiek nie jesteśmy. I będąc sobą, będąc Polakami, zachowując polskość, pamiętajmy, że jesteśmy dziećmi nie tylko my Polacy jednego Boga, ale że wszystkie narody, także odmienne kulturowo i religijnie, są dziećmi tego samego Boga i że trzeba budować, integrować się, inkulturować w innym środowisku, kochać też ten drugi swój kraj, który cię przyjął, w którym mieszkasz i w którym poświęcić całe swoje życie. Nie wolno żyć jak na bezludniej wyspie. To jest czasem błąd Polaków także, który popełniają. Jakby tęskniąc cały czas za ojczyzną, nie chcą się wprost, nie chcą się integrować ze społeczeństwem, gdzie żyją tak naprawdę, gdzie pozostaną ich dzieci. A więc żyją w specyficznego rodzaju rozkroku, w dylemacie, w dramacie. Nie są ani tu, ani tam.
ale jednocześnie z jednej strony łatwiej im kochać Polskę, swoją ojczyznę, trudniej im kochać Polaków, których tam spotykają. Te nasze różne wzajemne układy, stosunki polonijne są czasami bardzo trudne, o czym właśnie delikatnie piszą biskupi, żeby również się szanować, nawet no, tym bardziej być może będąc na obczyźnie. No jest pewny paradoks, ale rzeczywiście jest to znane, że Polonia właśnie jest podzielona, zróżnicowana bardzo, ale też podzielona, kłótliwa. No to są pewne przywary, które wynieśli też chyba z naszego kraju, z naszej ojczyzny. Ta kłótnia właśnie polsko-polska doprowadziła do trzech rozbiorów, do utraty niepodległości, którą dzisiaj świętujemy, akurat do podziału po pięknej konstytucji 3 maja, jednak przyszedł dramat trzeciego rozbioru Polski i zniknięcia na 120 lat z powierzchni Europy jako kraju, jako państwa. Więc to powinna być też przestroga, jak ta kłótliwość, niezdolność do zgody, właśnie miłości bliźniego, najpierw swojego własnego rodaka i właśnie brak współpracy, krzykliwość, zbyt duża autonomia, niezależność, nie mylmy wolności prawdziwej z jakąś postawą egoizmu, niezgody, niepozwolenia. Liberum veto na tym kiedyś przecież polegało. Nie pozwala, nie zgadzam się, nie będę zawierał żadnego kompromisu. Życie to jest jeden wielki, nieustanny kompromis, a kompromis oznacza, że obydwie strony na coś się zgodzą i z czegoś ustąpią. Nie